Wód tu jeżdżę dlatego, że spadkowy w 2000 roku spadając z wysokości. Złamanie kompresyjne, czyli uderzając pośladkami o podłoże nastąpiło pęknięcie kręgu na odcinku L1. Szpital Konstancin poskładał mnie. Prawie rok czasu męczyłem się w domu, żeby dojść do siebie psychicznie. Na swojej drodze spotkałem Piotra Jaroszewskiego, który mnie zaangażował, zwerbował, pokazał, jak można się odnaleźć w sporcie, czyli w tenisie. Tenis jako taki jest najtrudniejszą dyscypliną sportu, dlatego że trzeba się nauczyć techniki jako takiej w tenisa, jazdy na wózku i psychiki. Ja odnalazłem się w tenisie, zacząłem grać w tenisa, dlatego że tutaj jestem w swoim środowisku, czyli koledzy, którzy też grają w tenisa, też są po różnych wypadkach, po różnych schorzeniach. Dlatego my traktujemy się jako rodzina, jedni drugim pomagają. W tej chwili wykonuję takie prace budowlane, dlatego to tenis to nie tylko jest od skocznia, jeżeli chodzi o sport, ale też ja pracuję fizycznie, tutaj pomagając w klubie. Mam nadzieję, że modernizacja tego klubu przyniesie pozytywne rezultaty związane z przybyciem nowych zawodników na wózkach, jak i też ludzi, którzy na co dzień grają w tenisa. Chciałbym zachęcić do tego, dlatego że powstało nowe zaplecze tutaj i warunki coraz bardziej się polepszają. Odłożyliśmy baterię? Znaczy, musiałem przyzwyczaić rodzinę, sam siebie przyzwyczaić do tego, przede wszystkim rodzinę, dlatego że to nie jest typowa sytuacja, która spotyka nas w życiu. Żona, dzieci, tyle rodzin, że dzieci... Wiesz, no bo tak naprawdę tu się nic nie dzieje w środkowej strefie też, nie? Także odbierały to inaczej. W gorszym stopniu jest, kiedy dzieci są małe. Rehabilitacja, odnaleźć się trzeba, to jest... Każda sytuacja jest inna, dlatego że każdy inaczej to odbiera w życiu. Ja akurat jako budowlaniec przeszłem to tak zwaną suchą nogą przez to. Trzeba mieć silną osobowość, jeżeli chodzi o takie sprawy. Człowiek poznaje siebie od nowa, uczy sam siebie, bo będąc osobą niepełnosprawną, ja nie wiem, co ja mogę do końca. W tej chwili robię te prace, ale też nie wiem, bo ja pierwszy raz to robię. Pierwszy raz człowiek przez życie idzie, a tutaj takie utrudnienie. Także mam nadzieję, że też uczę innych osób, jak odnaleźć siebie w tym życiu na wózku. To znaczy, już lekarze na samym początku powiedzieli, że moje życie do końca będzie stanowił łózek. Ja musiałem się z tym pogodzić. Znam realia życia i nie ma cudu. Człowiek jest własnym kowalem własnego losu i dlatego powinien to kształtować według swoich możliwości i według możliwości rodziny. Ja akurat tutaj miałem duże wsparcie od strony rodziny, później od strony kolegów, od Piotra Jarowskiego, który mnie tutaj wciągnął do tego klubu. I wcale tego nie żałuję, dlatego że to jest najlepsza moim zdaniem rehabilitacja, jaka by mogła być. Chociaż inne są jeszcze rehabilitacje, ale to jest rehabilitacja pod względem sportowym. Umacnia człowieka, wiąże ze społeczeństwem. Jestem cały czas między ludźmi. Ja cieszę się z tego, że mogłem się odnaleźć. Inni akurat tego nie mają, ale jeżeli mają chęci i predyspozycje do tego, aby grać na wózku, zachęcamy. Zapraszamy. Korty Wisła, Płock. Spadłem z wysokości pracując w NRD jeszcze, już będzie ponad 29 lat, z wysokości około 9 metrów. Na ręce i na nogi po prostu kręgosłup mi wystrzelił do góry i uszkodził rdzenie.
No była ciężka sprawa, ponieważ człowiek młody, troje dzieci i proszę Państwa, no było ciężko się pogodzić z tym, ale jakoś po 2 latach się zebrałem. No ja po 5 latach po prostu tak już doszłem do siebie i mówię, że trzeba zacząć żyć od nowa takim życiem, jakim jest. No tenis pozwolił się mi odnaleźć w sobie, jakoś to sposób na życie, na rehabilitację i dzięki temu człowiek żyje, funkcjonuje nawet nieźle. W moim wieku nie jest tak źle, aż także jeździ się po świecie, gra się w tenisa. Jakaś to rehabilitacja, można powiedzieć, dodatkowo.